Chcemy, żeby Wawel był miejscem otwartym, chcemy, żeby był miejscem żywego doświadczenia sztuki. Dlatego od października do grudnia będzie działać strefa edukacyjna, nazwana Strefą Mistrzów. Nazwaliśmy tą strefę dlatego w ten sposób, że poświęcona jest trzem artystom: Andrzejowi Radwańskiemu, Leonowi Wyczółkowskiemu i Rembrandtowi. Ale także dlatego, że każdy, kto tutaj przyjdzie, może stać się mistrzem albo mistrzynią. Można tutaj poszerzyć swoją wiedzę na temat technik artystycznych, rysunkowych i malarskich. Można zobaczyć twórczość tych artystów w nowych kontekstach, ale przede wszystkim działać. W Strefie Mistrzów znajdują się trzy przestrzenie, w których można tworzyć, zainspirować się, zapozować, poznać i wyrazić się. W przestrzeni twórz można ustawić swoją własną, martwą naturę, wziąć kartkę papieru, węgiel, ołówek, kredkę i spróbować swoich sił jako rysownik lub rysowniczka. W przestrzeni wyraź się, biała tablica, biała ściana zachęca do tego, aby pozostawić na niej za pomocą kredki lub flamastra swoje wrażenia, uczucia w formie pisanej lub rysowanej. W strefie zapozuj mamy do czynienia z trzema reprodukcjami trzech dzieł wspomnianych wcześniej artystów i zachęcamy do tego, aby usiąść przy każdym z bohaterów tego dzieła i razem z nim zamyślić się, kontemplować i zrobić sobie w ten sposób zdjęcie. W strefie Zainspiruj się przygotowaliśmy trzy wiersze, na podstawie których można ułożyć swój własny wiersz i zostawić go na ścianie. W przestrzeni o nazwie Poznaj możemy dowiedzieć się czegoś na temat różnic w temperamentach twórczych między Andrzejem Radwańskim a Leonem Wyczółkowskim i Rembrandtem. Strefa będzie działać do grudnia, jest otwarta od wtorku do niedzieli. Teksty w strefie są tłumaczone na język ukraiński i język angielski, więc zapraszamy także gości zagranicznych. I myślę, że każdy tutaj odnajdzie coś dla siebie, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Także zapraszamy serdecznie.